Polacy to wspaniały naród, tyle razy tracili niepodległość, zabory, oni się nigdy nie poddali. Nie wykończysz narodu, który od pół roku chodzi w jednej maseczce. Hej korona, już cię nie chcemy. Korona, ciao, korona, ciao, korona, ciao, 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 brak makaronu, siedzenie w domu. Korona, ciao, korona, ciao. Aci! Alkohol leczy koronawirusa. B jak? Brak papieru toaletowego. C jak? Chiński wirusek. D jak? Dorwać ostatnie sztuki ryżu i makaronu. E jak? Epidemia sztucznie napompowaną przez media. F jak? Feministki koronawirusa. G jak? Gorączka. H jak? Higiena. Jak? Izolować pacjentów. J jak? Jak za komuny, puste półki i kolejki. K jak? Koronawirus. Ochroń się przed zarazą! Jak to możliwe? Zaleca się nozdrza wraz z jamą ustną chustą lnianą zasłaniać. Szmato se mordopysk owincie! Może was choróbsko nie dopadnie! It's corona time! Hey, it's corona time right now! It's corona time! It's corona time! Hey, it's corona time right now! I też o maseczki w szkołach chciałam się dopytać, jak to będzie wyglądać. Po pierwsze ograniczenie, na. Po drugie masek noszenie, na. A po trzecie zapewnienie, kto umrze i trudno. Każdy wie, jak wyglądał nasz kochany 2020 rok. Teraz pokażę wam, jak będą wyglądać kolejne lata. 2021. Koronawirus zmutował, każdy zarażony mężczyzna nieuleczalnie zmienił się w Krzysztofa Krawczyka, a każda kobieta w Magdę Gessler. 2022. Niestety te dwie rasy się poróżniły i doszło do podziału. Jedna część świata należała do wąsatych Krawczyków, a druga połowa to krainy zamieszkałe przez blond Gesslerowe. 2023. Postanowiono wybrać władcę. Z krzaku wyłonił się jedynie niezarażony, wiecznie młody Krzysztof Ibisz i wybrano go na władcę Krzysztofów. U blondyn królową została Maryla Rodowicz. 2024. Doszło do wojny między nacjami. Bardzo zacięte walki między Krzyśkami i Magdami. Jedynym ratunkiem byłby ślub Krzysztofa Ibisza z Marylą Rodowicz. 2025. Stało się. Krzysztof pobrał się już z Marylą i wszystko miało się już uspokoić. Lecz w dzień ślubu przybył z innego wymiaru Władimir Putin na swoim T-Rexie i unicestwił ludzkość, a zarazem cały świat. Dziękuję, Elo. Uwaga, uwaga! Nie warto wierzyć we wszystko, co jest w TV. Mówią, że jak się wychodzi z domu, to wystarczy założyć maseczkę i rękawiczki. Ja tak wyszłam, a inne kobiety miały jeszcze spodnie i bluzki. Pójdę tam, gdzie chcę, zawsze lekkim krokiem. Maju, idziesz. Monia, co robisz? Nie przeszkadzaj. Szczepionka na koronawirusa. Sproszkowana kacza łapka. Łóżka Mateuszka. Weźmy te w płynie. Co tam jeszcze? Bez sensu. Ale to nie jest Braille'u. To będę improwizować. Stópka u Marlaka. Podasz mi? Tam leży. No ale na bosaka.
Tak lepiej pani? Tak! Jestem osobą bezdomną. Zostań w domu. Hop, hop, hopa! Nago i to tak! Stop, 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 żyła! No, posłuchaj tego. Naukowcy na Podlasiu pracują nad szczepionką na koronawirusa. Niestety cały czas wychodzi im biber. No. Słucham. Halo, szefie. No? No, ja mam koronawirusa. Koronawirusa? Ty, ale do roboty przyjdziesz. Z powodu rekordowej liczby zachorowań, rząd przystępuje do wyboru nowej strategii walki z wirusem. W kasecie maszyny losującej znajdują się 24 opisane kule. Bęben maszyny jest pusty. Zwolnienie blokady. Rozpoczynamy losowanie nowej strategii. Zakaz kebaba na powietrzu. Zakaz alkoholu po 19. Zakaz siłowni. Zwalenie winy na lekarzy. Zakaz aborcji. Strategia wylosowana na bieżący tydzień to zakaz kebaba na powietrzu, zakaz alkoholu po 19, zakaz siłowni, zwalenie winy na lekarzy i zakaz aborcji. Serdecznie gratulujemy wszystkim przegranym i zapraszamy. Discúlpame, ¿cuánto tarda en hacer efecto? La base de datos de virus ha sido actualizada.